24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, a gościem poranka jest pani doktor Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej i matematyk. Dzień dobry, witam. Zawsze podkreślam, bo lubię matematyków i fizyków. Tak, nawet chwilę przed programem rozmawialiśmy o rachunku różniczkowych w tensorach oraz o granicznych twierdzeniach w niekomutatywnym rachunku prawdopodobieństwa. Tak, i to jest miłe, ale o tym chyba nie będziemy rozmawiać. Myślę, że nie. Nie o poranku. Chociaż właściwie poranki można by tak zaczynać, żeby rozgrzać intelektualnie. Już w tym momencie wszyscy wyłączają radio. No to zaczniemy od bieżących rzeczy. Wczoraj w Bydgoszczy powiedziała pani, jeżeli ten strajk nauczyciele przegrają, to przegramy my wszyscy jako społeczeństwo. A gdyby wygrali, to rozumiem, że wygrałoby całe społeczeństwo. Czyli co byśmy zyskali? To łatwo powiedzieć. My mamy w tej chwili problem polegający na tym, że już w tej chwili w dużych miastach brakuje nauczycieli niektórych przedmiotów, na przykład przedmiotów zawodowych, no bo trudno jest znaleźć kogoś, kto zajmuje się, nie wiem, budownictwem, gastronomią za pensję nauczyciela. Ale również brakuje matematyków, informatyków, nauczycieli języków, czyli tych, którzy mogą się odnaleźć na tym rynku pracy, który jest poza edukacją. Co więcej, ci najambitniejsi nauczyciele, ci, którzy rzeczywiście z pasją pochodzą do zawodu, też mają swoje rodziny i też muszą je utrzymać. I bardzo często jest tak, że rezygnują z pracy w szkole czy na uczelni, bo to również ta uczelnie nie są najlepiej opłacane, dlatego że nie są w stanie w takim mieście jak na przykład Warszawa wynająć mieszkania, nie są w stanie utrzymać rodziny. Jeżeli ci nauczyciele będą dobrze zarabiać i jeżeli to będzie perspektywa jeszcze, czyli jeżeli systemowo na przykład powiążemy ich zarobki ze wzrostem zarobków w ogóle w całej nie gospodarce, ale budżetówce. Nawet niekoniecznie w budżetówce. Budżetówce to nie ma sensu, no bo wiązanie wzajemnie budżetówki do siebie nie ma sensu. Jest sens wtedy, żeby połączyć to ze średnią krajową na przykład. No to w tym momencie... Nie, chodziło mi o podwyżkę także w budżetówce, bo tam są też zamrożone. Tak, ale chodzi mi dokładnie o to, żeby nauczyciel miał poczucie, że jeżeli rośnie zamożność całego społeczeństwa, to rośnie zamożność również jego. I sądzi pani, że podwyżka przełoży się na poziom edukacji w Polsce? Sama nie. Nigdy nie ma tak, żeby sama podwyżka przełożyła się na poziom edukacji w Polsce. Trzeba pomyśleć też o... To, co zrobiła minister Zalewska, to minister Zalewska zamordowała wszystko to, co było dobre w polskiej edukacji, a nie zrobiła na to miejsce nic dobrego innego. Jeżeli ale co rozmawialiśmy... było dobre? Gimnazja. Dlaczego ja powiem, dlaczego gimnazja były dobre? Po pierwsze, to, co dawały gimnazja, to dawały szansę młodzieży, szczególnie z mniejszych ośrodków, z ośrodków wiejskich, na to, żeby wyrównywać ich możliwości edukacyjne w stosunku do młodzieży z większych ośrodków. Po to były zresztą gimnazja. Gimnazja powinny w ogóle być utworzone najczęściej przy liceach. Albo powinny być samodzielnymi szkołami, albo powinny być tworzone przy liceach. To między reformą Handkego, a potem stanem obecnym, niestety zmienił rząd SLD, że pozwolił na tworzenie gimnazjów przy szkołach podstawowych. Ale mimo wszystko, gimnazja to były szkoły, które były najlepiej wyposażone w swoim czasie. To były pierwsze szkoły, w których powstały pracownie informatyczne. I miały obowiązek każde gimnazjum mieć tą pracownię informatyczną. I to były szkoły, które dawały szansę przejścia z małej szkoły, często źle wyposażonej, często z nauczycielami, którzy uczyli kilku przedmiotów, do dobrej szkoły, która miała szansę mieć najlepszych nauczycieli. Rzeczywiście nauczyciele gimnazjów byli najlepiej wykształceni. W okresie życia trudnym dla młodzieży, bo to jest taki czas dorastania i która na przykład tworzyła klasy dwujęzyczne. Nie wiem, czy pani wie, że minister Zalewska, mordując gimnazja, zamordowała połowę klas dwujęzycznych prawie. Liczba klas dwujęzycznych zmniejszyła się o blisko połowę, ponieważ przesunięcie ich do ostatnich klas szkoły podstawowej okazało się, że nie zafunkcjonowało. Po pierwsze dlatego, że tworzenie tych klas dwujęzycznych w gimnazjach to był długotrwały proces, który wymagał dużo wysiłku, wymagał znalezienia specjalistów nie tylko od języków, ale również od innych przedmiotów, które były uczone w języku obcym, a przynajmniej częściowo. Natomiast jak to zniszczono, to nie odbudowano tego jeden do jednego, ale również dlatego, że w gimnazjum to miało taki sens, że to była szkoła, nazwijmy to zbiorcza, czyli do jednego gimnazjum z klasami dwujęzycznymi mogła przyjść młodzież z całego miasta. Z całego powiatu, z całej gminy. Natomiast w przypadku 7-8 klasy w szkoły podstawowej, to pierwszeństwo mają dzieci z tej szkoły. Co oznacza, że dzieci z innej szkoły, które miały pecha, że ich szkoła podstawowa nie ma klasy dwujęzycznej, już nie mogą skorzystać z tej propozycji. No to z tymi praktycznymi argumentami mógłbym się zgodzić, natomiast badanie PISA dla 15-latków, czyli tych właściwie wychodzących z gimnazjum,
Raz było dobre w gruncie rzeczy. Nieprawda, w 2012 roku. W 2012 było znakomite. Znakomite. My wtedy weszliśmy praktycznie przebojem do ligi najlepszych krajów, jeśli chodzi o badania PISA. Ale z roku 2015, które potem było znacznie 17, gorsze. Nie znacznie gorsze. Było trochę gorsze, ale wynikało też ze zmiany metodologii badań. Bo tam było 9, 12, 14, a potem było tak koło 20. Tak, tylko że niech pan weźmie jedną rzecz pod uwagę. Po pierwsze, tam dużo jest krajów rzeczywiście badanych, a po drugie, ponad 60. Zmieniła się metodologia badania. W badaniu 2012 roku badania były w postaci pisemnej, to znaczy uczniowie wypełniali po prostu testy. Natomiast w roku 2015 pierwszy raz przeprowadzono je na komputerach. Całe praktycznie przeprowadzono na komputerach. Już poprzednio nasza młodzież wypadała gorzej przy tej części badań, która była przeprowadzona na komputerach. Dlaczego? Bo u nas zajęcia prowadzone przy pomocy komputerów są rzadkie i niestosowane praktycznie w innych przedmiotach niż przedmioty informatyka. Miałam możliwość patrzenia na taki program e-tornister, gdzie młodzież była wyposażona w tablety, które dostała od szkoły. To są pilotażowe programy w niektórych miejscach w Polsce. I tam różne przedmioty prowadzone są przy pomocy tych tabletów, przy pomocy oprogramowania informatycznego. Jestem przekonana, że ta młodzież, gdyby podeszła do testu PISA, który jest robiony przez komputery, wypadłaby znacznie lepiej niż pozostała część młodzieży. I pani i ja czekamy na wynik testu z 2018 roku. Niestety, test 2018 będzie pod koniec 2019 ogłoszony. Tak, tylko że niestety testy z 2018 roku nie pokażą jeszcze stanu po reformie edukacji. Dlaczego? Bo jeszcze będą dotyczyć głównie gimnazjalistów. No gimnazjum. Tak. Pokażą, tak, jak było z gimnazjum. Tak, aczkolwiek już niestety obawiam się, że wynik może być gorszy z jednego powodu, że to będzie młodzież, która już będzie przechodziła przez te wstrząsy wynikające z reformy edukacji. To już jest ta młodzież, której z gimnazjum zaczęli odchodzić nauczyciele, najlepsi, którzy zaczęli się ewakuować do szkół podstawowych, żeby utrzymać pracę. I to niestety było... Mamy kilka roczników, które są rocznikami, nazywamy to straconymi. To są te roczniki, które skokowo przeniesiono do nowej formuły w klasach 7-8, przy reformowaniu. Tak jest, tak? I te roczniki, które zostały w gimnazjach, ale zostały jakby... Te gimnazja zmieniły swój charakter. Właśnie opuszczali je nauczyciele. To były często szkoły, w których zostawała jedna klasa dosłownie. To znaczy jedna klasa ta, która obecnie kończy trzecią klasę gimnazjum. I teraz w tym roku te dzieci... Właśnie ci ósmoklasiści i ci gimnazjaliści jeszcze dodatkowo napotkają to, co jest barierą ich marzeń bardzo często, czyli to, że będzie podwójny rocznik szedł do szkół średnich. I to jest następna rzecz, którą zamordowała minister Zalewska, marzenia bardzo dużej grupy dzieci, które nie dostaną się do wymarzonych szkół. Powiedziała pani też, że postawa rządu sprawi, że nauczyciele będą zniechęceni, a wielu z nich odejdzie z zawodu. Zgodzę się, że matematycy, fizycy mają gdzie odejść, pod warunkiem, że nie są po tych studiach pedagogicznych, bo takich niestety nie honorują. Ale my nie mamy praktycznie matematyków, fizyków po studiach pedagogicznych. Trochę u nas mamy. Jest wymóg tego, żeby ktoś, kto uczy matematyki czy fizyki, był z wykształcenia matematykiem bądź fizykiem. Tak, i miał tylko czasu. Wykształcenie, ale miał część... tylko kurs metodyczny związany z... To gdzie pójdzie reszta, pani poseł? No dobrze, ale nie wiem, czy pan zauważył, że o przyszłości kraju w dużym stopniu decyduje kształcenie właśnie między innymi w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych. Ponieważ przede to wszystkim. Jest... Przede wszystkim. Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że brakuje bardzo na rynku inżynierów, informatyków, tych, którzy są w stanie... A najlepsi jeszcze uciekają na zachód. A najlepsi jeszcze, jak to pan określił, uciekają na zachód. I teraz brakuje nam bardzo lekarzy. Dramatycznie lekarzy. Też uciekają. Oczywiście. A większość uczelni, jeżeli pan przyjrzy się, jakich przedmiotów wymagają przy wstępie na medycynę, to są to oprócz biologii i chemii, czyli przedmiotów przyrodniczych, fizyka i matematyka. Tak. Na przykład na Uniwersytet Łódzki można dostać się na podstawie wyników z matury z fizyki i z matematyki, czyli z przedmiotów czysto ścisłych. Również językowcy. To jest też taka dziedzina, gdzie brakuje cały czas nauczycieli języków obcych. My szczególnie, że powinniśmy zwiększać liczbę godzin języków obcych w szkole. Weszła pani na ten obszar, który jest mi bliski i w którym oceniam naukę matematyki i fizyki w polskich szkołach źle. Uważam, że poziom nauczania tych przedmiotów jest fatalny. No to jeżeli na to spojrzy pan, no to kto odejdzie z tej szkoły? Nie odejdzie z tej szkoły mierny nauczyciel, tylko najczęściej odejdzie ten, który tak naprawdę ma największe możliwości wytłumaczenia czegoś dzieciom. Już w tej chwili mamy sytuację, w której to nie najlepsi absolwenci szkół wyższych po matematyce i fizyce idą pracować do szkoły, tylko raczej ci słabsi. Moi koledzy do banków szli. No, dokładnie.
Dokładnie. Bardzo wielu, znaczy jeżeli pan spojrzy bezrobocie właśnie w grupie, nawet wtedy, kiedy było dużo śliczniejsze bezrobocie, wśród grupy oprócz matematyków, fizyków, okazało się one bardzo małe. Nie dlatego, że jakoś strasznie dużo potrzebne jest matematyków, fizyków różnych tych, tylko dlatego, że oni bardzo dobrze dostosowują się do różnych zawodów i są w stanie, czy w tym banku, czy w innym miejscu, dobrze pracować. Co to oznacza? Oznacza to, że my powinniśmy kształcić po pierwsze ludzi, którzy mają takie przygotowanie i którzy są w stanie potem jakby zastąpić to następne pokolenie. Jest ale oni muszą mieć zachętę finansową. Jest pani za jakimś specjalnym programem dla przedmiotów ścisłych? Znaczy tak, po pierwsze, mimo tego, że ta matura wypada słabo, jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, że matura z matematyki jest, bo ona jednak zmusza na... Przez lata nie była i to był fatalny moment. I oczywiście można... Odczuła to pani jako nauczyciel akademicki? Odczułam to jako nauczyciel akademicki, że te roczniki, które już zacząłem mieć potem maturę z matematyki, to były mogę jednak... potwierdzić. Tak, były ta trochę... Ta dziura jest mocna. Tak, dokładnie. W związku z tym to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zmiana kształcenia, jeśli chodzi o studia pedagogiczne już mam na myśli, czyli te osoby, które potem uczą w klasach 1-3, danie ich lepszych podstaw matematycznych. Tak, żeby nie było takich kwiatków, jak ostatnio oglądałam w internecie pracę sprawdzoną przez nauczyciela klas 1-3, który skreślał uczniowi, że 4 razy 6 nie może być, bo tam było 6 razy 4. Tak. No jeżeli ktoś nie rozumie, że jest przemienność niektórych działań w grupie, to jak już wracamy do mojego wykształcenia matematycznego, no to jeżeli nie wykształci w uczniu, po pierwsze, tej ciekawości, to jest możliwe, a po drugie... dla absolwenta matematyki, bo on się to w głowie nie mieści. Nie, dla absolwenta matematyki nie, ale niestety nauczyciele studiów nauczania tego 1-3, czyli tego pierwszego okresu nauczania, nie mają wykształcenia matematycznego, tylko mają wykształcenie pedagogiczne, gdzie kurs matematyki zwykle jest kursem prowadzonym przez nauczyciela z tego samego wydziału, niekoniecznie przygotowania takich podstaw matematycznych, żeby oni rozumieli idee pewne. I to jest oczywiście problem, że musimy popracować nad przygotowaniem matematycznym nauczycieli nauczania początkowego. Więc zmian, które trzeba... Ja jeszcze w ogóle jestem fanem jeszcze jednej rzeczy. Ja uważam, że dużą misją szkoły obecnie, szkoły podstawowej, to jest to, co ja nazywam praktyczną edukacją. Przy czym praktyczna edukacja to nie jest edukacja tylko praktycznych rzeczy. To jest również edukacja poprzez praktykę. Co ja mam na myśli? Poprzez doświadczenia. My pamiętamy najlepiej te rzeczy, które wynikają z naszych doświadczeń. Jeżeli zadanie matematyczne polega na tym, że badamy, ile zmieści się, jaka jest objętość jakiejś bryły, poprzez to, ile się zmieści do niej wody, a potem robimy teoretyczne działania do tego eksperymentu, to nasze emocje, to co działania powodują, że my takie rzeczy dużo dłużej pamiętamy. I to jest dla nas ciekawsze po prostu. Mhm. Polska szkoła jest bardzo teoretyczna i znowu pani minister Zalewska zamordowała jakiekolwiek szanse na to, że ona będzie trochę mniej teoretyczna. I zamordowała również jeszcze jedno. Zamordowała autonomię nauczycieli. I myślę, że to ich zdenerwowanie obecne wynika również z tego, pani że poseł, oni zdają sobie sprawę, że ta autonomia nie została zwiększona, ale została zmniejszona. Przez ostatnie dobrych kilka minut rozmawialiśmy o sprawach, których w ogóle nie ma przy okazji strajku nauczycieli. Czy zna pani choć jeden postulat z tego, o czym mówiliśmy, który by formułowali nauczyciele? A zna pan prawo? Prawo mówi, że nauczyciel nie może protestować i strajkować wobec reformy edukacji, którą przeprowadziła minister Zalewska. Nie chodzi mi o reformę. Może mieć tylko i wyłącznie oczekiwania płacowe. Tylko o rozwiązania. Przecież nikt nie broni nauczycielom formułować, tak, my mamy własny pomysł na edukację w Polsce. Protesty związkowe, protesty nauczycieli mogą mieć charakter tylko i wyłącznie związkowy zgodnie z prawem. Nie mogą dotyczyć programów nauczania, z którymi nauczyciele się nie zgadzają. Nie mogą dotyczyć tego, co ja nazywałam mordowaniem polskiej edukacji. Nie mogą dotyczyć kanonu lektur, który jest tak ściśle określony, że nauczyciel nie ma żadnej swobody. Kiedy formułowany jest postulat Okrągłego Stołu, już perspektywa 26 kwietnia, to nauczyciele przecież mogą powiedzieć, nie chodzi nam tylko o 1000 złotych. Ale oni mówią. Chodzi nam o to, ja nie słyszę. Oni mówią dość jasno, że nie podoba im się to, co się stało z polską edukacją, że deforma edukacji ma wpływ na ich w tej chwili działania związane ze strajkiem, co nie zmienia faktu, że ich podstawowym oczekiwaniem są oczekiwania płacowe. Jeżeli pan się lubi poruszać w aspekcie liczb, ja też. Jeżeli pan spojrzy na średnie zarobki w Polsce w roku 2012, czyli ostatnim roku podwyżek dla nauczycieli, tak, bo potem było 5 i potem 3 lata dokładnie rzecz biorąc z tamtego rządu i potem 2 lata tego, ja to zaraz wytłumaczę dlaczego. I pan porówna do średniej krajowej w roku 2019, na początek pierwszym kwartale 2019, to mamy, różnica wynosi 33-34% dla całej Polski. Natomiast nauczyciele... Bo przyspieszenie nastąpiło właśnie w tych latach, kiedy tam stało. A nauczyciele oczekują podwyżek
rzędu 30%, czyli oni nawet nie doganiają jakby podwyżki, która ma całe społeczeństwo w tych swoich oczekiwaniach, a rząd im proponuje około 20%. No więc to jest jedna rzecz w sumie, we wszystkich podwyżkach w zeszłym roku i te, które wszystkie maksymalnie im proponuje. Więc widzimy tą rozpiętość. Jest jeszcze jedna rzecz, też jeżeli rozmawiamy o liczbach. Jeżeli chcemy przyciągnąć tego najlepszego młodego nauczyciela, to rząd uwielbia się posługiwać średnią, ale posługuje się zawsze średnią nauczyciela dyplomowanego, czyli tej wierchuszki. To jest tak, jakbyśmy w przedsiębiorstwie posługiwali się ciągle średnią menadżerów. Natomiast nauczyciel stażysta po wszystkich podwyżkach ma mieć netto, po wszystkich zapowiedzianych przez rząd, ma mieć netto 2000 zł. To zapewniam, że każdy młody człowiek, który pracuje, który pójdzie pracować gdziekolwiek poza edukacją, z wyższym wykształceniem, dostanie wyższe pieniądze. Zarówno jeżeli pójdzie pracować do Lidla, jak i pójdzie pracować do dużej korporacji, gdzie akurat właśnie matematyka czy informatyka przyjmą. Pani Łodzi, którą bardzo lubię z powodu architektury fabrykanckiej, notabene, a wręcz bardzo tych wszystkich. A natomiast jeszcze mówiliśmy, dlaczego był przerwa. Nauczyciele dostali od poprzedniego, można powiedzieć, rządu w latach 2008-2012 podwyżkę. 5 razy. Podwyżkę, tak, 5 podwyżek. W sumie to się złożyło na 40% dla nauczyciela. 7,7,3,8. Zależało też od stopnia zawodowego. Nauczyciel dyplomowany dostał najmniej, tam to jest 40, chyba około 40%. Nauczyciel stażysta nawet to jest około 70% w niektórych momentach. I teraz, jaka jest różnica? Różnica jest ta, że potem się umówiono, że w następnych latach podwyżki będą dostawać pracownicy szkół wyższych. I to była jakaś umowa społeczna. Natomiast ten rząd bez żadnej umowy społecznej postanowił nie podnosić płacy nauczycielom, ponieważ ten rząd wychodzi z założenia, że on według swojego widzimisię będzie w zasiłkach decydował o zamożności społeczeństwa, a nie w płacach. Rząd, a ja uważam, że rozwój bierze się przez płace, pani poseł, za coś pracę, innego, a nie przez zasiłki. Że budżet 2016 był stworzony przez poprzedni gabinet, więc tam nie było ruchu. 2017 już był własny i już był pomysł na to. Nie było pieniędzy. Pomysł był, ale pieniędzy nie zaczęło było. Zaczęło się w 2018, ale pani mówi o... Ale tylko wyrównanie do inflacji, tylko nie było to w ogóle wyrównanie żadne o charakterze. Pani mówi o tym, że ta pomoc społeczna, że tam idą pieniądze, a nie idą... No ale to jest kwestia wyboru priorytetów. No, w krajach OECD zostaliśmy odnotowani jako państwo, które w największym stopniu zlikwidowało biedę dzieci. No dobrze, czy to, no to nie jest osiągnięcie? No dobrze, ale zlikwidowaliśmy biedę dzieci, natomiast my jako Nowoczesna byliśmy ostrym zwolennikiem, zgłaszaliśmy taką poprawkę, żeby na przykład 500+ nie było dla najzamożniejszych. Dlatego, że uważaliśmy, że jeżeli to ma być program, który ma likwidować biedę dzieci, to nie ma powodu, żeby ktoś, kto jest bardzo dobrze zarabiającą osobą, na przykład posłem, dostawał pieniądze na 500+ dla dzieci. Tak samo obecnie jedynacy, często to są rodziny zamożne, to są rodziny, które nie potrzebują tych pieniędzy w tym znaczeniu, że mogą je dać dziecku na kieszonkowe. Czyli pani jest przeciwna rozszerzeniu. 500 na każdę dziecko? Bezwarunkowo? My dość jednoznacznie mówiliśmy, że powinien być próg dochodowy. Co więcej, mówiliśmy drugą zmianę, że ten próg dochodowy, który jest obecnie, powinien być wzbogacony na zasadzie złotówka za złotówkę, żeby ktoś, kto przekracza go minimalnie, nie tracił tego 500 zł. Bo państwo musi wybierać priorytety. Państwo musi wybrać, czy chce zapewnić dziecku dobrym start w postaci dobrej edukacji, dzięki dobrze na przykład między innymi opłacanym nauczycielom, ale również dzięki dobrym programom, dzięki temu, że są pracownie ale w każdej pani, szkole. Ale jedno państwo w Europie to osiągnęło z tych, które startowały od podobnego do nas poziomu, czyli Finlandia. Innym się nie udało. No nie, to trudno powiedzieć, że się innym nie udało. Na przykład wydatki na służbę zdrowia, które u nas są też takie niskie. Niech pan porówna, co się stało w Czechach. Jak bardzo im się udało do tych ponad 6% dojść z wydatkami na ochronę zdrowia, a u nas jest 4,8%. To był piąty kraj w Europie pod względem zamożności i to trwało. Spójrzmy na to, że Słowacy na przykład bardzo ładnie gonią Czechy od momentu przyjęcia euro. Więc musimy patrzeć, przyglądać się oczywiście innym gospodarkom, przyglądać się, jak sobie radzą nasi, ci, którzy mają podobne losy historyczne jak Polska, wyciągać wnioski. Natomiast ten rząd postanowił, że będzie mordował z jednej strony przedsiębiorców. Bardzo często używa pani określenia o mordowaniu. No bo rzeczywiście jest tak, że mamy coś takiego, że
rozwój gospodarczy, to wszystko, co rozwój społeczny, bierze się z kilku elementów. Jednym z nich to jest uaktywnianie społeczeństwa, czyli działanie na korzyść ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, mam na myśli głównie osoby przedsiębiorców, ale również jest to, co się nazywa usługami publicznymi. Jeżeli nie zapewnimy dobrej jakości usług publicznych, to wtedy państwo musi zastępować usługi publiczne przy pomocy na przykład zasiłków. No bo jeżeli ja słyszę informację, że dzięki 13 usługi publiczne są dobre, skoro prawie wszystkie dzieciaki korzystają z korepetycji? No i to trzeba rozwiązać. No więc to jest właśnie clue programu, że Finlandia postanowiła zadbać o prestiż nauczyciela, o jego zarobki, ale jego jakość. Tam jest bardzo trudno w ogóle zostać nauczyciela. Wisi nad uczniem, dopóki nie opanuje materiału. Tak, ma mniejsze klasy, ma lepsze warunki pracy. Jest to zawód bardzo prestiżowy, bardzo poszukiwany. 1 na 10 dostaje się na studia odpowiednie nauczycielskie i tak dalej, i tak dalej. Również dobrze opłacane. I to jest zbudowany, przemyślany model, który zbudowano w długiej perspektywie. Natomiast ja nie widzę tego przemyślenia. Jeżeli wczoraj na propozycją rządu jest to, żeby zwiększyć pensum nauczycieli w zamian dać im za to jakieś pieniądze, a ja przypomnę, że oznacza to po pierwsze zwolnienie około 10% nauczycieli. Ale a zawsze po drugie, było, że zwalnianie, a potem nie zwalniano. No to, panie redaktorze, ale to pan już jest jako matematyk łatwo policzyć, że jeżeli się zwiększy z 18 do 20 pensum, to oznacza, że tak 10% być, mniej nauczycieli jest potrzebne. Ale czynniki polityczne powodują, że nie. Ale jest... Bo się daje 3/18 etatu i tak, jest pozór. Po drugie, w momencie, w którym zmieniono w ramach reformy sposób pracy nauczycieli w ośrodkach wiejskich, czyli to oznacza, że mamy tych latających nauczycieli, którzy ponieważ podzielono przyrodę na kilka przedmiotów i wprowadzono jeszcze fizykę i chemię, to z nich łączą na przykład 4-5 placówek, a teraz będą musieli dostać jeszcze jedną szkołę, żeby mieć jeden etat. To jest kolejny Ale element. Ale wszyscy nauczyciele tyle samo? Dlaczego nie... Różne pensum? No ale ja akurat byłam na przykład zwolennikiem. Nie, ja byłam zawsze zwolennikiem dwóch rzeczy. Po pierwsze różnicowania pensum, a po drugie różnicowania płac, żeby było dla najlepszych. A wie pan, za co chcą dać te dodatkowe 4,9%, które zaproponowali tam 3 miesiące temu rząd? Już nas. Likwidując dodatki dla wyróżniających się nauczycieli. Więc mamy to, co proponuje rząd, to jest jeszcze dalej idąca urawniłowka. Musimy na tym Dziękuję skończyć. Bardzo. Dziękuję bardzo. Gościem poranka była pani dr Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.